kurwa, czołgi jechały! Pancer! Pancer, pancer jechał! Dobra! Lecimy na trening, rozumiecie? Jo i Fiat! No, to mi się przypomniało, dzisiaj fajna akcja. Idę pod hokiem na grubie, spotykam gościa, no trochę mu beben wyjebało. I go tam, a co ci to za Maciuś urósł, nie? A on, co? No taki brzuch ci wyrósł. A on padł, nie, padł, ja mam krzywy kręgosłup. Także nie przejmujcie się, panowie, ci, co mają trochę więcej brzucha. To po prostu gadajcie, że macie krzywy kręgosłup, dlatego was tak wydało do przodu. Dobre, mi to zrobiło dzień. Weekend. Mam w końcu weekend wolny cały. I co? Jadę na Smarta. Wczoraj nie byłem treningu. Miałem takie zakwasy na nogach. Najprawdopodobniej, no wiadomo, było to po treningu nóg, to wiadomo, logiczne. Ale robiłem też, rozumiecie, no te 10 minut cardio. Przy prędkości prawie 200, przeszło 200, czyli te 3 km. I tak mnie zakwasiło. Łydki mam dalej zakwaszone. Dlatego dzisiaj, wiadomo, góra leci. Zobaczymy, co tam wleci. Ale na pewno góra. Szybka pompka. Dzisiaj moja szwagierka ma Gebustak. Idziemy na Gebustak. I uwaga, Marcin bierze swoje dwa pojemniczki. Akurat ma fajne dwa obiady. Utko, kartofle, mizeria. Taki mam dzisiaj posiłeczek. Nie wiem, piąty czy szósty chyba dzień już jest diety. Widać, że mnie wypłaszcza. Testosteron. No i co? Waga leci w dół. Faktem było 105,6. Teraz rano było ci 106. Ale wiem, że zleciało parę centymetrów. Leci ta waga, leci. Wszystko w zależności od tego, jaki jest wieczór i jakie są posiłki na wieczór, ale wiem, że no i kurwa, takie grzegorzki lecą, że to leci takie armaty, takie pełen haziel. Także no grubo, fajnie sprawdza się ta dietka. No i myślę, że powoli dalej obserwuję, wiadomo, ta waga leci ciągle. Centymetry spadają. Ale myślę, że będziemy mogli znowu jakieś tam 300 gramów ukrócić, nie? Na spokojnie. Ale to wszystko z głową. Organizm się już ładnie przystosował. Do 4 posiłków dziennie. Jest spoko. 2 w robocie, 2 po robocie. I to się idealnie. Myślałem na początku, jak mi to wysłał, no kurde, gadałem 5, ale są 4. No może być ciężko. Ale jednak wystarcza. Więc tak zostajemy. Nic! Koniec dolenia! Zatykamy na siłownię! Ajajajajaj, troszkę pojebałem. Myślałem, że mam 3-0-1-0. A mam 2-1-1-0, więc teraz sobie troszkę dołożymy ciężaru. Możemy szybciej iść w dół. Czwarta seria już po 10. To było chyba 85. W tym tempie było zabójcze. Teraz będę mógł 90 zrobić i dyszkę jeszcze. Jedziemy dalej. Potem już rozpiętki z Arnoldkami. I coś tam jeszcze. No, sprawdzimy. Uwaga. No, ona tak się chwieje, ale jestem w posiłku, więc około 105-800 pewnie.
No. Odciąganie. 5, czy bez ciężaru. 5, 10, 15, 20. Już było ciężko. Zrobimy jeszcze 25. Podejrzewam, że nie zrobię 3. Chyba, że się wspnę na wyżyny, bo wespnę chudy. No i tyle, lecimy dłuż. Szybki trening, no i potem my love do roboty, a już by tlami. Już po treningu, jakie są plusy treningu, rozumiecie, kulturystycznego, że 5 ćwiczeń przy lekko skróconym czasie odpoczynku może spokojnie się wyrobić w godzinę, nawet w 45 minut, chyba że masz hammer pull-up na siłowo, to no to wiadomo, te półtorej minuty, nawet do 2 minut spokojnie przerwy, więc to się troszkę wydłuży. Także no, 9:13 wyszedłem ze siłowni, nawet i wyszłem, bo miałem blisko, bo bardzo blisko stanąłem autem. Jadę po moją żonę. No i tyle. Marcin leci na gniew. Kurwa, 6:33. Zobaczymy, co tam ciekawego. No i Tomeczek będzie, Michałek będzie, no i wydają. Także cisnemy. Zobaczymy na żywo, jak wyglądają zawody arm wrestlingu. Coś nowego. A nóż jakiegoś bakcylka łapniemy większego i jeszcze bardziej pójdziemy w tą stronę. Zobaczymy. No, zameczek gniew. Tam lecimy, kurwa. Może nie wiecie, raczej na pewno dużo osób nie wie, a wam mówię. Jest tu taki odcinek przed Piotrkowem Trybunalskim. Jest to, no, mierzy ci tu czas, znaczy mierzy ci to prędkość dokładnie. Pomiarowy odcinek drogi tu jest. Ludzie nie wiedzą o tym. Od chyba, nie wiem, stycznia czy od lutego już mandatów czy dupy. Także widzicie, taka droga piękna, a trzeba jechać 70. No i to rzeczywiście mandatów przyjdzie w ciul, bo już podobno mega dużo mandatów poszło. Także Marcinek o tym wie. Idzie sobie 85 na godzinę. Czyli możliwe, że tam mandaciku nie będzie, a jak będzie, to będzie, kurde, 100 zł. Także no, dużo osób naprawdę o tym nie wie. To jest chyba Solina do Piotrków Trybunalski, także naprawdę dobry odcinek. Ale chciałem kolesiowi pomachać i mu powiedzieć, że to jest mierzony prędkość, ale no, nie zatrzymał się, nie zwolnił, nie otworzył okna, więc poszedł. I nie wiadomo, czy też jego prawko nie poszło. Seba! Samolot! Kurde, widzicie go czy nie? Ja go widzę! Uciekł tam do góry! Kurwa, jak trafił na samolot! Paleciok na miejscu! Jest gniew, jest zamek, także zaraz wbijamy! Wbijamy na finały! Dobrze przyjął, genał na finał!